Kwalifikacje w piątek i sobotę, konkursy, wielkie skakanie na wielkiej krokwi w Zakopanem zbliża się wielkimi krokami. Swój przyjazd zapowiedzieli najlepsi skoczkowie świata i najlepsi kibice między Tatrami a Bałtykiem. Zakopiański Puchar Świata wielkim widowiskiem jest już. Stolice polskich teatr pokochali zawodnicy, trenerzy i kibice. Zakopane nas zaskoczyło bardzo, no. Pozytywnie. Kto był i przeżył tu weekend ze skokami, ten nie będzie pytał, skąd ta wielka miłość, bo odpowiedź jest oczywista. Tu jest atmosfera, jakiej nie znajdzie się nigdzie indziej. Tu jest niekończąca się zabawa. Oczywiście najważniejsi aktorzy grają w niej główne role i niekoniecznie tylko na skoczni. Igrzyska olimpijskie, Mistrzostwa Świata mają swoją artystyczną oprawę. Światowej sławy reżyserzy łamią sobie głowy nad tym, czym jeszcze można zadziwić świat. Zakopane klasowego dyrygenta nie ma, ale ma publiczność wyjątkową. Gości tu przybywa, a sława, wiadomo, zobowiązuje. Są to prawdziwi kibice, którzy rezerwują pokoje już z roku na rok, więc myślę, że frekwencja będzie duża na naszej skoczni i zapraszamy wszystkich. Zapraszają hotelarze, zapraszają organizatorzy. Bilety w biurach podróży jeszcze są. Otrzymałyśmy dodatkowe bilety, które są w sprzedaży. Najlepsi z najlepszych obiecali, że przyjadą. Najlepsi wszyscy potwierdzili, czyli najmocniejsza ekipa Austrii. Austriacka, norweska. No i oczywiście będzie Adam Małysz. Zakopiańska ziemia pozwala mu zawsze na nowo uwierzyć w siebie. Tak było przed igrzyskami w Salt Lake City, a przecież Vancouver już za 24 dni.